Jak sami mówią, początki nie były łatwe. Wielu rzeczy trzeba było uczyć się od podstaw, ale dzięki zaangażowaniu i pozytywnej energii osiągnęli sukces. 5 lat temu, w lutym, odbyła się inauguracja pierwszego roku akademickiego na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Sokółce. Obecnie słuchacze rozpoczynają 6. rok akademicki i świętują jubileusz 5-lecia istnienia. 44 wykłady, prawie 40 wyjazdów, wycieczek, spotkania autorskie, no mówię, 9 sekcji, niektóre są sekcje bardzo liczne, tak liczne, że trzeba będzie dzielić je na grupy. No w tej chwili realizujemy największy nasz projekt, który został umożliwiony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, bo jak gdyby oni uruchomili środki przeznaczone przede wszystkim dla seniorów, czyli to jest aktywność społeczna osób starszych i w ramach tego ASOS-u realizujemy ten projekt właśnie, że uniwersytet to czas i miejsce do aktywnego działania, do jesieni życia, na naukę i na działanie w jesieni życia. To jest ten nasz największy. Ale taki najkochańszy nasz projekt to, jak powiedziałam, Akademia Przedszkolaka i Seniora i on prawdopodobnie się nie zakończy w maju, to znaczy sam projekt się zakończy, ale aplikowali o kontynuację, bo chcemy utworzyć przy naszym uniwersytecie szkołę dla aktywnych babci. Do uniwersytetu należy już od 5 lat, od samego początku i od początku też prowadzę sekcję sztuki ludowej. Tak się przytrafiło, że dopiero na emeryturze spełniają się moje marzenia, spełnia się moja pasja. Bardzo to lubię. Bez tego chyba już nie potrafię żyć i dopóki będę mogła, to chyba będę to robiła. Prowadzę sekcję kulinarną od początku, od zarania powstania uniwersytetu. Zostałam tak wzięta z ulicy po prostu i się cieszę, bo przeszłam na emeryturę i też dalej robię to, co lubię. W sekcji mam dużą grupę, mam ponad 20 osób, aby było jeszcze tyle, tylko po prostu mamy za małe pomieszczenie. Być może w tym roku następnym zrobimy 2 sekcje. Na sekcji robimy różne rzeczy, tak jak tu zresztą widać na stole. Wymieniamy sobie doświadczenia, szukamy starych przepisów, grzebiemy w przepisach babci, jeszcze hej, hej, hej i jakieś tam przepisy. W tej chwili nastawiliśmy się na kuchnię żydowską. W wykładach, warsztatach i wyjazdach uczestniczy około 200 studentów seniorów. Bogata i atrakcyjna oferta zajęć sprawia, że chętnych do udziału nie brakuje. Wszyscy podkreślają zasługi Elżbiety Szarkowskiej, dla której, jak mówią, kierowanie uniwersytetem było i jest życiowym przeznaczeniem. Zachwycam się dosłownie, no, bo to i wyjazdy, to mnie wszystko interesuje. I wyjazdy, i wszystkie robótki, i wszystkie te sekcje. Gdybym mogła, to bym na wszystkie chodziła. Szczególnie jak literacką, historyczną. Tu przede wszystkim sztuki ludowej. Kabaret przecież, no toż to przecież najważniejsze. Przygotowywaliśmy jasełka takie fajne, takie śmieszne trochę, nie? Teraz znowu przygotowujemy jakiś temat o staruszkach. No coś fajnego, ja już mam 2 wiersze takie duże nauczone, prawie na pamięć będę recytowała. No to co, można się nie zachwycać tym tylko. Szczególnie chyba wielkim zainteresowaniem cieszą się wszystkie wyjazdy, różnego rodzaju wycieczki, bo są one turystyczne, ale też są to wyjazdy do teatru, do Warszawy, także do Opery Podlaskiej, wspólnie oglądane spektakle teatralne, filmy. To wszystko powoduje, że ludzie chcą, nie chcą siedzieć w domu, chcą jeszcze żyć taką pełnią życia, jaka jest już w tym późniejszym wieku możliwa. Zawsze staram się i w miarę możliwości być na zajęciach. No i przede wszystkim spotykamy się nawzajem, rozumiemy się, no i to jest takie oderwanie się od codzienności, od tego codziennych zajęć i spraw domowych, bo człowiek żyje nie tylko tymi sprawami domowymi, ale chce się jeszcze czegoś więcej. Na 5-lecie i inaugurację nowego roku akademickiego przyjechali przedstawiciele innych zaprzyjaźnionych uniwersytetów, m.in. z Białegostoku, Suwałk, a nawet Grodna. Władze samorządowe reprezentował Mieczysław Baszko, który od początku wspierał pomysł utworzenia uczelni dla seniorów.
Jestem pod wielkim wrażeniem tej aktywności ludzi w starszym wieku, ale przede wszystkim chciałem pogratulować uczestników, którzy założyli Uniwersytet Trzeciego Wieku. Jest potrzeba w naszym województwie, są Uniwersytet Trzeciego Wieku i bardzo dobrze działają, radzą sobie. To jest forma lepszego życia, lepszego samopoczucia i radośniejszego dnia na co dzień, którzy potrzebują ludzie, i to Uniwersytet Trzeciego Wieku realizuje. Inauguracja nowego roku akademickiego nie mogła obyć się bez zaprzysiężenia nowo przyjętych studentów. Ślubujemy przestrzegać zasad określonych w statucie, aktywnie uczestniczyć w działalności edukacyjnej, kulturalnej i zdrowotnej. Wszystkim przybyłym na uroczystość wypada życzyć, aby za kolejnych 5 lat spotkali się w jeszcze większym gronie i w równie doskonałych nastrojach.